Moim i Państwa gościem jest Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej Solidarna Polska. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, panie redaktorze. No to na rozgrzewkę. Jak brzmi hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości? Bezpieczna przyszłość Polaków. Trzy słowa, trzy wyrazy. Pytanie, czy za tym hasłem idą też konkretne czyny? Panie pośle, a mam tutaj na myśli ten ostatni piknik, na którym widzieliśmy, że na całe szczęście do tragedii nie doszło, ale policyjny śmigłowiec wleciał w linię, na szczęście nikomu nic się nie stało. O bezpieczeństwie tylko mówicie, czy też chcecie jego realnego zapewnienia? No jeżeli ta historia, ten incydent, takiego słowa używają obserwatorzy i różni komentatorzy, jeżeli on miałby być miarą odczuć i decyzji wyborczych, to byśmy nie doceniali jednak inteligencji. Ludzie bezpieczeństwo rozumieją w sposób bardzo praktyczny. Oczywiście takie wydarzenia, na pewno jest kwestia zbadania takiej sytuacji. Takie sprawy były, są i będą się zdarzać w każdym kraju, w każdym państwie. Więc wykorzystywanie pojedynczych jednak spraw, tak jak te rakiety czy sprawa tych śmigłowców, ja nie sądzę. Według mojego rozeznania codziennie rozmawiam z ludźmi, spotykam się z takimi zwykłymi, normalnymi ludźmi, którzy żyją, pracują, mają swoje problemy i dla nich te kwestie oczywiście są ważne. Dla nich jest ważne, żeby nie było wojny w Polsce, żeby ich synowie mogli normalnie żyć i pracować. Takie poczucie bezpieczeństwa to również, żeby starczyło do pierwszego, więc kwestie wykształcenia, wychowania, wyżywienia, mieszkania, tym żyją ludzie. No tak, ale na szczęście jesteśmy w NATO, więc wszyscy nasi sojusznicy zapewniają, że tutaj absolutnie takiego zagrożenia, nawet jeśli ono gdzieś jest w dalszym planie, no to jesteśmy bezpieczni, wie bo pan, jesteśmy silni siłą sojuszu. To prawda, że jesteśmy w NATO, ale jeżeli my sami nie będziemy mieli silnej armii, to historia nas bardzo boleśnie, a ona jest nauczycielką życia. To stare hasło, stara prawda. Więc oczywiście, że tak, bardzo ważne, kluczowe jest obecność w NATO. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli własnej silnej armii, to liczenie na to, że Amerykanie i NATO nas będzie bronić, może w historii się okazać, no oni pomogą nam, ale musimy własną armię budować. Sami zresztą o tym mówią. Wróćmy jeszcze, bo pan troszkę przychodzi do tych tematów związanych z referendum, o czym za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze o ten incydent na pikniku chciałem zapytać. Czy pan wie, czy pan rozumie, w jakim trybie w ogóle ten śmigłowiec tam się pojawił? No bo rozumiem, nie jest to przypadek, że tam na tym wydarzeniu był wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, to jest zresztą jego okręg wyborczy w poprzednich wyborach i co? I to miała być tylko taka pokazówka kampanijna? To jest sprawa do wyjaśnienia. Ja mieszkam w Malborku, koło mnie się znajduje duże lotnisko wojskowe. Bywałem na różnych uroczystościach, na różnych wydarzeniach. Wszystko musi być starannie zaplanowane, bo to nie jest tak, że sobie ktoś siada i tam leci. To musi być decyzja, to musi być odpowiednio. Są procedury na ten temat, ale tym się nie zajmuję, na tym się nie znam. No problem w tym, że nie było Urząd Lotnictwa Cywilnego, nie był z tego, co wiemy, poinformowany o tym. Proszę pana, sprawa będzie na pewno badana, a to, że pan mnie pyta na początku programu, nie jest przypadkowe, dlatego że taka sprawa, taki incydent na pewno jest wygodnym paliwem politycznym. I te rakiety, które do Polski się przedostały, ciągle będzie o tym mowa w całej kampanii, żeby pokazać, że Polska jest bezbronna i bezradna. Ale to są chwyty. Nie zgadzam. To jest ważne i rozmawiamy o tym, bo mogło dojść do realnego zagrożenia uczestników tego marszu. I dlatego o to pytam. Tak, ale ja myślę, ma pan rację. I to będzie, bo to nie jest sprawa śmieszna i niepoważna. Ja nie chcę jej tu deprecjonować i w tej chwili dezawuować, że to jest nic. Tak, tego nie powiedziałem. Natomiast pytanie o hasło wyborcze i czy miliony ludzi, miliony, 28 milionów jest wyborców, czy oni będą przez następne 4 lata się czuli bezpiecznie, to jest pytanie dotyczące konkretnych spraw na co dzień, milionów ludzi. Natomiast sprawa na pokazy lotnicze, każdy kto się wybiera, to samo uczestnictwo jest zawsze w jakimś tam małym, chociaż są rygory. O tym mówił pan Lasek między innymi w telewizji, 300 metrów. To wszystko jest sprawdzone, czy zachowano przepisy. Ale to nie jest temat, którym żyją miliony ludzi, proszę mi wierzyć.
To prawda, że bezpieczeństwo jest ważne, tylko pytanie, czy jak wygląda mówienie o bezpieczeństwie, a jak wygląda jego realizowanie. Dlatego też o to wszystko pytałem. No ale skoro już wywołał pan kwestię... Bezpieczeństwo to jest, proszę pana, jak funkcjonuje polska policja. Bezpieczeństwo na ulicach. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Czy ja mogę spokojnie żyć i planować swoje wydatki. Bezpieczeństwo medyczne. A więc leczenie. Mamy problemy, służba zdrowia ciągle jest nie taka, jakbyśmy chcieli. To jest bezpieczeństwo wypoczynku. Czy stać mnie na wakacje? To jest bezpieczeństwo socjalne. Czy mogę gdzieś i mam gdzie mieszkać? To jest problemy mieszkaniowe. To są problemy bytowe. To jest wreszcie bezpieczeństwo zewnętrzne. No i wciąż wiele spraw nie rozwiązanych. A my rozmawiamy 10 minut o tym incydencie. Nie rozmawiamy nie tylko o incydencie, ale też o bezpieczeństwie, o tym, co się z tym bezpieczeństwem wiąże. No nie, no, ale będziecie pytali o to w referendum. Że ten incydent sprawia, że miliony Polaków nie są bezpieczni, no to jest pewien chyba. Ale to pan powiedział. Ja tylko o to pytałem. Ja nie stwierdziłem tego. Pytania w referendum, jak rozumiem, pan namawia swoich wyborców do udziału w tym referendum. Zdecydowanie. A zwłaszcza do jednego pytania. Do którego? Jedno pytanie jest kluczowe, moim zdaniem jest rozstrzygające. Które pytanie ma pan na myśli? Migrantów. A pamięta pan, które w kolejności? To jest chyba czwarte, mi się wydaje. Tak, i ono brzmi, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Eksperci wskazują, że już w tym pytaniu jest tyle manipulacji, uproszczeń, że łapią się za głowę. Eksperci Platformy Obywatelskiej, tak. Nie tylko Platformy Obywatelskiej, niezależni eksperci. Proszę pana, już odpowiadam. Zachęcam wszystkich, którzy nas teraz tu właśnie oglądają, jak będę przekonywał ludzi do tego pytania. Dzisiaj mamy internet, można bardzo łatwo sprawdzić, mnie też można sprawdzić, co mówiłem, co robiłem, jak głosowałem. Można kliknąć i znaleźć druk sejmowy 3368, to jest uchwała Sejmu, która brzmi, jedno zdanie jest kluczowe, absolutnie jasne, proste. Mianowicie Sejm RP wyraża stanowczy sprzeciw, podkreślam słowo stanowczy, wobec, uwaga, próby, my nie twierdzimy, że już jest to, że jest próba narzucenia przymusowej relokacji. Dlaczego o tym mówię? I proszę zwrócić uwagę, że na tak postawione uchwałę, co się w Sejmie stało? Dwie kluczowe partie, Platforma Obywatelska oraz Lewica, wyciągnęły karty. No bo to pytanie do wyborców, którzy nas teraz oglądają też, dlaczego wyciągnięto karty? No bo Prawo i Sprawiedliwość wprowadza ten temat, mimo że nie ma takiego mechanizmu obowiązkowej relokacji w takim trybie, o jakim Prawo i Sprawiedliwość mówi. Bo wy to przedstawiacie tak, jakby Unia Europejska na siłę, bez żadnych możliwości wyjścia, wpychała nam. Już panu mówię, panie redaktorze, od czego są mądrości naszych dziadów i ojców? Przysłowia. Zna pan to powiedzenie? Od rzemyczka do koniczka. Ja wiem, że pan jest mistrzem przysłów, ale bardzo proszę, skupmy się na meritum. Pożar trzeba gasić w zarodku. Już teraz, zanim się nieszczęście zdarzy, zanim nam to narzucą, a przecież to nie są zabawy, niech pan nie lekceważy tego, że czołowe gremia europejskie wyraziły opinie, stanowisko robocze, wyjściowe, ale są czynione poważne. Nie żartuję, przecież o tym wszyscy wiemy. Mają ogromny problem na ulicach, ale i na granicach. I my mówimy, że jesteśmy przeciwko, zdecydowanie. I teraz powiedzą to wyborcy. Ale dlaczego, niech pan posłucha i niech panie rektorze, jedną rzecz chcę bardzo mocno powiedzieć. Dlaczego Platforma wyciągnęła karty? To ja panu odpowiadam. Gdyby byli przeciwko tej uchwale, narażają się Manfredowi Weberowi i Europie. Tak jest. Od razu byłyby telefony od Ursuli. Panie pośle, pan już zostaje. Ursula von der Leyen to jest szefowa Komisji Europejskiej, którą Prawo i Sprawiedliwość, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości chwalili. Przypominam, że premier Morawiecki mówił, że to jest nasza kandydatka, więc naprawdę bardzo proszę tutaj trzymać się tego, co wy mówiliście. Muszę panu przyznać, co za nieszczęśliwa decyzja. Tak, byliśmy pełni wiary i dobrej woli, ale niestety ona jest tylko narzędziem. Przyjechała do Polski, dogadała się w sprawie Sądu Najwyższego, pojechała, powiedzieli, jak ty cofniesz się i dasz pieniądze Polakom, to my cię zwolnimy. Było tak czy nie?
Widzi pan? Panie pośle, to jest jakaś interpretacja. Została zaszantażowana. Nie, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wypełnił kamieni milowych, ale skoro już wywołał pan w tym kontekście Krajowy Plan Odbudowy i pieniądze, to chciałbym zapytać pana, panie pośle, czy przed wyborami będzie jeszcze wniosek, czy w ogóle pan liczy, że te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, wiemy, że w tle, w tych kamieniach milowych również kwestia Sądu Najwyższego się pojawia. Czy te pieniądze będą? Po tym, co powiedział Manfred Weber, czołowa postać, lider, szef Donalda Tuska, szef EPP, kluczowej partii, która trzyma w ręku całą Brukselę. Po tym, co powiedział, że chce zaporę ogniową zbudować wobec Polaków, później zmienił swój język. Zachęcam do lektur Jana Marii Rokity, wybitnego polityka, który był kiedyś w Sejmie, który bardzo szczegółowo przeanalizował język używany przez pana Manfreda Webera. Jesteśmy wrogami, der Feind po niemiecku. Teraz zmienił. Już nie jesteśmy wrogami, jesteśmy przeciwnikami, der Gegner. Jeżeli to nie jest ingerencja w polskie sprawy i jeżeli oni nie robią wszystkiego, żebyśmy my przegrali, a Platforma wygrała, to ja jestem, proszę pana, Boję się, co wyszłoby z analizy językowej polityków Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze bardziej suwerennej Polski, jeśli chodzi... To jest język propagandy hitlerowskiej. Bo mówi pan, zarzuca pan komu język propagandy hitlerowskiej, bo nie zrozumiałem. Panu Manfredowi Weberowi. Wobec Polski? Naprawdę? Przecież on to powiedział publicznie. Przecież mówimy o konkretach, a nie o bajkach. Przecież nie jest tajemnicą. Panie pośle, ale nie uważa pan, że jednak trochę przekracza pan granicę? Takie porównania. Ja cytuję wybitnego publicystę Jana Marii Rokity, który przywołał pana Schmidta. To jest wybitny prawnik z czasów przedwojennych, który w języku wprowadził, i Niemcy to przyjęli, w 30-tych latach wprowadzili do języka nie oponent, nie adwersarz, nie interlokutor, nie przeciwnik, tylko wróg. I on to użył w swojej wypowiedzi dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Proszę sprawdzić, ja mówię o konkretach. Ale przypomnę panu, jak się oburzaliście jako Prawo i Sprawiedliwość, kiedy Jarosław Kaczyński krytykował migrantów, kiedy straszył różnymi chorobami roznoszącymi i wtedy pojawiały się w opiniach politycznych przeciwników tutaj takie analogie, że Jarosław Kaczyński szczuje. Były też bardzo mocne porównania. Wtedy się oburzaliście, a dzisiaj pan nie ma problemu, żeby mówić i zestawiać takie rzeczy. Jeżeli pan próbuje w tej rozmowie porównywać wypowiedź taką czy inną, bardziej czy mniej kontrowersyjną, na konkretny problem w Polsce, o naszych problemach, do wypowiedzi obcego polityka. Gdybym ja powiedział, że moi wrogowie z CDU, to kim ja bym był? Proszę pana, przecież to jest... Ale słowo wróg, naprawdę, słowo wróg, chyba wyrazy mają to do siebie też, że zmieniają znaczenie, więc nie wiem, moim zdaniem to jest jednak krok za daleko, ale oczywiście też pana ocena tutaj może być. Jedna rzecz zasadnicza. Ważne jest, kto mówi, kiedy mówi i o czym mówi. Ja nie jestem szefem europejskiej partii i nie są w Niemczech wybory, a w Polsce są. To jest gruby temat, proszę pana, jest różnica. To zaczęliśmy od incydentu na temat jakiejś brawury nieodpowiedzialnej, być może jakiegoś pilota, a teraz ja mówię o sprawie innej kategorii, innego kalibru. Tu mówimy o tym, jak może obce państwo i lider takiego potężnego partyjnego aparatu ingerować w sposób bezczelny w polskie rozstrzygnięcia. Ale w jaki sposób, w jaki sposób ingeruje słowami, którymi używa? Ale pan pyta mnie o to, czy będą pieniądze. Proszę pana, przecież ten człowiek ma wpływy takie, że od niego zależy, czy tu będą pieniądze. Nie, panie pośle, naprawdę ja muszę zaprotestować. Polski rząd nie złożył wniosku o pieniądze z KPO, a pan mi mówi, że to Weber będzie decydował, czy Polska dostanie pieniądze z KPO. Najpierw to wy musicie, w waszych rękach jest odpowiedzialność. No proszę nie nawijać makaron na uszy naszym widzom. To powiem może panu inaczej. Od długiego czasu... Właśnie europejskie elity i partie, które są nam nieprzychylne, powiem elegancko, robią wszystko, żeby wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce. Tak to ujmę. Zgrabnie, ogólnie. Może każdy sobie resztę dopowiedzieć. Zostawmy inteligencji naszych słuchaczy. Niech sobie dopowiedzą, czy robią wszystko, żeby Polska, żebyśmy przegrali wybory. Jest ingerencja, czy nie jest? Ja uważam, że jest. Jest. Dobrze, to zostawmy te teorie spiskowe na boku, naprawdę, bo... Do telewizji niemieckiej.
To jest no, jakieś pana, tworzenie... Przecież to jest skomentowane. Pan chodzi na programy, bo pana obserwuje, jest pan wyciętym wybornym dziennikarzem, to pan wie, o czym mówi. Panie pośle, naprawdę, rozmawiajmy o rzeczywistości, bo myślę, że polskie państwo jest na tyle silne, a szczególnie pan jako poseł PiS-u wierzy w to, że jednak rząd jest w stanie tak zabezpieczyć i przeprowadzić, przygotować te wybory, żeby jednak do takiej ingerencji nie dochodziło. I doskonale też pan wie, że to polski rząd powinien zgłosić wniosek o pieniądze z KPO, czego nie zrobił. Więc... Dobrze, tak, jeszcze dobrze nie jest, żeby Niemcy nam organizowali komisje wyborcze. Tak daleko jeszcze nie doszło. Ja mówię o czym innym. Ja mówię o tym, że polityka europejska wobec Polski i to, co się mówi, co się czyni, ma wpływ. I jest wygrywane w kampanii. Przecież to jest jeden z takich kluczowych programów. Opozycja nie ma żadnego programu dla Polski, więc próbuje wykorzystywać wszystkie chwyty, no jak nie ma się. Cieszę się, że wywołał pan temat programu wyborczego, bo dzięki temu możemy przejść do kolejnego wątku, bo mówi pan, opozycja nie ma programu wyborczego, a ja mam wrażenie, że to jest pierwszy raz od dawna, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie ma nowych propozycji programowych. Żeby nie być gołosłownym, to nawet przyniosłem dla pana i naszych widzów broszurę Myśląc Polska, 5-7 lipca 2019 rok, Katowice. To było 4 lata temu. 5-7 lipca, zwracam uwagę, wybory były 13 października. Wtedy rozmawialiście o programie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość cały czas nie ma ani takiej broszury, nie przedstawiło jeszcze szczegółowych pomysłów. Tutaj były dyskusje, byli eksperci, a dzisiaj co? Nic, ja nie widzę tych propozycji, więc pytanie, gdzie są propozycje programowe, gdzie jest program PiS-u? My mamy proste propozycje. Uważam, że wiarygodność i kontynuacja polityki skierowanej do ludzi, właśnie bezpieczeństwo, jest kluczowe. Jeżeli pan uważa, że setki, tysiące ludzi, kilkudziesięcio czy kilkuset stronicowe programy... Czyli program niepotrzebny, tak? Czyli bezpieczeństwo to jest wytryw, który ma wszystko zasłonić i już PiS nie będzie, tak? Program troski o rodzinę, o bezpieczeństwo. I ja wiem, o czym mówię i ludzie, którzy mnie słuchają, też wiedzą. Jeżeli uważają, że będzie im bezpieczniej pod rządami liberałów, to mają teraz ten ale moment trudnego wyboru. Bo nie jest... To nie jest konkretny program, wie pan, wypisany tak jak tutaj. Mieliście sesję pierwszą, drugą, dziesiątą. Były naprawdę jakieś szczegółowe panele. Dzisiaj ja tej energii w PiS-ie w ogóle nie widzę. Nie widzę dyskusji, nie widzę, chociażby tutaj mam przed sobą dyskusję na temat wykluczenia transportowego. Nie dyskutujecie na ten temat, a mówi pan bezpieczeństwo. No, czyli tak naprawdę pana, rozumiem, że pana, nie ma tego. No, nie pracujecie nad tym. Zrobiliśmy przez te ostatnie 4 lata, a będziemy za 8 przed chwilę przed ludźmi stawać i zdawać sprawę z włodarstwa, naprawdę. Uważam, zrobiliśmy bardzo dużo i jesteśmy gwarantem. Bo ale ja pytam, co dalej? Jedną rzecz. Ja pytam, co dalej? Jedną rzecz powtarzam. Proszę pana, uważam, że partia sprawdza się wtedy, kiedy ma władzę, a nie wtedy, kiedy chce mieć władzę. I Platforma miała władzę i była oceniona. My mieliśmy przez 8 lat i też będziemy ocenieni. I żołnierz się sprawdza nie w koszarach ani na poligonie, tylko na froncie. A no dobrze, ale to nie zmienia faktu, że musi mieć jakiś program. Zrobiliście z tego bardzo ważną część dyskusji społecznej. Wyrzucaliście partiom opozycyjnym, że nie mają programów. Ja dzisiaj słyszę poszczególne propozycje programowe. Też nie wszyscy jeszcze w całości pokazali, ale jeśli chodzi o PiS, no to tych nowych pomysłów w przeciwieństwie do dwóch poprzednich kadencji, no nie widzę, no po prostu. Proszę pana, my jesteśmy Zjednoczoną Prawicą, nie jesteśmy czarodziejami ani cudotwórcami. My nie czekamy i nie czaimy się jak tygrys do skoku, że sobie przygotujemy i teraz będziemy robić obiecanki, cacanki. My wprowadziliśmy niedawno kredyt 2% dla młodych ludzi. Wprowadziliśmy świadczenie wyrównawcze, bezpłatne, może to kogoś może bawić czy nie. Wprowadzamy bardzo wiele, realizujemy politykę na bieżąco. My nie czekamy na wybory. My nie manipulujemy jak inni. No ale czymś musicie chcieć przekonać wyborców, żeby sięgnąć po władzę na trzecią kadencję. No chyba nie pójdziecie nie powiecie głosujcie na nas, bo tak. No jak wam się podobało, to będzie plebiscyt. Proszę pana, czy chcecie zamienić wybory w plebiscyt, czy się Polakom podobało, czy się nie podobało, bez żadnych nowych propozycji?
Ja powiem do, ja mówię, ja mam inny przekaz. Politykom trzeba mieć do polityków ograniczone zaufanie. Do wszystkich, do mnie też, do każdego. Ale jest internet i każdy może sobie sprawdzić, co myśmy zrobili, co nam się udało, co nam się nie udało przez lata i co oni robili. I kwestia wiarygodności jest kluczowa. Jeżeli lider partii, który przez 8 lat podniósł kwotę wolną o 2 złote, a my z 3 tysięcy na 30 tysięcy, a on proponuje 72, uwaga, uwaga, jednocześnie mówiąc ludziom, że jest katastrofa finansów, a propozycja Donalda Tuska, powiedziana tak sobie od, bo on tak sobie czasami coś chlapnie, kosztuje 40 miliardów. Co jest odpowiedzialność? To są kpiny, proszę pana, to są kpiny. Wie pan, były też różne obietnice PiS-u, które się nie sprawdziły. Więc, no, Mieszkanie Plus na przykład okazało się klęską. Przecież wytrawnym dziennikarzem jest pan i pan dobrze wie, że ogromne znaczenie mają odczucia, wiarygodność, wierzy mu czy nie. Dla mnie znaczenie mają konkrety, a ja niestety tych, jeśli chodzi o program, nie usłyszałem. No, to nie jest konkret? Wprowadziliśmy zaraz 13. Pytam 14 o pomysły emerytura. Na przyszłą kadencję, panie pośle. Kolejny raz pan doskonale wie, o co pytam. O pomysły nowe na kolejną kadencję. Rozmawiamy kilka minut i usłyszałem zero takich pomysłów, więc no, taka jest konstatacja. No, po pierwsze, jeszcze jest, bo pan przywołał lipiec, jakby żądając, że dzisiaj, przy końcu sierpnia, 2 miesiące przed wyborami, musimy zamknąć to, co proponujemy. No to kiedy się spodziewać w takim razie? Nie wiem, proszę pana, pan mnie przecenia, ja nie jestem wśród kierownicy partii, myślę, że jeszcze nie jest to ostatnie słowo. Niech pan nam nie odbiera tej szansy, ale niech pan tak radykalnie i tak totalnie nas nie przekreśla i niech pan nie mówi, że my nic... Proszę pana, partia, która zapowiada, że będzie kontynuować program i te działania, które robiła przez 8 lat, to pan uważa, że to jest nic? No do tej pory wy tak mówiliście, no, że bez pokazania nowych pomysłów nie ma programu, więc to są wasze argumenty. Będziemy dbać o ludzi. Jestem 26 lat w Sejmie. Nazywają mnie socjalistą, bo mam poglądy bardzo społeczne, socjalne. Ja czekałem cierpliwie, kiedy się ta liberalna, za przeproszeniem, zaraza skończy. I zwrot został dokonany. Zwrot w kierunku zwykłych milionów ludzi. To jest fakt. I to jest skarb. I wie pan, to cieszę się, że pan o tej pomocy mówił, bo chciałem zapytać, co w takim razie jako pan uważany... I mówię o tak, jak do pana. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że mamy do ludzi prosty przekaz i jesteśmy wiarygodni. Nie jesteśmy partią elit, jesteśmy partią zwykłych ludzi. Dobrze, to skoro o zwykłych ludziach, pan się zapisał w 2019 roku do Parlamentarnego Zespołu do Spraw Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi. Chciałbym zapytać, co w tym parlamentarnym zespole zrobił pan właśnie dla tych osób, bo było jedno posiedzenie, na którym wybraliście szefostwo. Dobrze, że dziękuję panu, panie redaktorze, że pan to pyta, bo mam okazję do prawa do obrony, bo to skandal. Zrobiono ze mnie jakiegoś złodziejaszka albo człowieka, który udaje... Chcę powiedzieć, że ten zespół powstał w grudniu. Zespół. Trzeba to też rozróżniać. Zespół, podkomisja i komisja. I nie jest prawdą, bo nie jest w ogóle możliwe, żeby członek zespołu otrzymywał jakiekolwiek pieniądze. To po pierwsze. Ale ja o pieniądzach nie mówię. Ja pytam, co pan zrobił dla tych ludzi w ramach parlamentarnego zespołu. Wytłumaczę naszym widzom, że parlamentarny zespół jest hobbystyczny do różnych spraw. No nie, na stronie Sejmu figuruje. Dzisiaj sprawdzałem. W najlepszej wierze się zapisałem z chwilą, kiedy powstał inny zespół do spraw osób niepełnosprawnych, nie ze szczególną niepełnosprawnością, tylko w ogóle. Ten zespół utracił rację bytu i nie działał. On nie funkcjonował. Ja w tym zespole nie pracowałem, bo ten zespół po miesiącu czasu skończył swój byt. To dziwne, że na stronie sejmowej nie zostało to odnotowane. Sejmowej... A pan to powtarza, więc bardzo pana proszę, żeby pan to przyjął, bo ja wiarygodnie mówię, proszę sprawdzić to, co mówię. Sprawdziłem, panie pośle, sprawdziłem, więc bardzo proszę ewentualnie dopilnować, żeby strona sejmowa to zmieniła, bo myślę, że jednak źródło strony sejmowej jest źródłem wiarygodnym dla wszystkich. Tak. Ale też pan dobrze wie, że dziennikarze, zwłaszcza niektórzy, to i politycy, wszystkie chwyty dozwolone. Teraz już psy zostały spuszczone z łańcucha. Już jest taka agresywna polityka i kampania, że wszystkie chwyty są dozwolone. Zero agresji, było pytanie o to. No dobrze, to w ramach tego jednego czy drugiego zespołu, pan, który tak mówił o sobie, ma pan jakieś dokonania, z których jest pan dumny w tym konkretnym zakresie, jeśli chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Mam poczucie, osobie nie chcę siebie sądzić, inni mnie oceniają. Przepracowałem 4 lata w Komisji Finansów Publicznych,
opiniowałem bardzo wiele projektów i polityka społeczna i środki, bo chodzi o pieniądze. Tak naprawdę polityka to skąd bierzemy, komu dajemy. I dla mnie, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, takim przełomowym jest ustawa o świadczeniu wyrównawczym. Pan Wdówik, wiceminister, to prowadził. Ale ja nie ma posłów, którzy mają, każdy ma swój breloczek i swój klejnot i jakąś swoją sprawę. W Sejmie tworzymy prawo i pracowałem uczciwie przez 4 lata, tak odpowiem. Panie pośle, to jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio w mediach społecznościowych, no to już jakiś czas temu, w lipcu widziałem, chwalił się pan przekazaniem wozu strażackiego dla OSP i zastanawiałem się, czy jak to się dokonywało, kto zakupił ten wóz, bo rozumiem, że no to nie był wóz zakupiony przez pana. Chociaż można było odnieść takie wrażenie w kampanii, czytając ten wpis. To, no nie, wrażenie nie. Nie kupił pan z prywatnych środków? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast to, że każda partia i każda władza w takim momencie, że posłowie często uczestniczą w takich uroczystościach, tu chodziło głównie przede wszystkim o wozy dla ochotniczych straży pożarnych. Mówią, że dajemy na potańcówki, że dajemy strażakom, że są pieniądze kierowane na te cele. Ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich to jest potęga, to jest życie w małych, to nie jest Mokotów, ani centrum Warszawy, czy Katowic, ani Gdańska. To są małe miejscowości i z wielką przyjemnością mogę to powiedzieć i z przekonaniem cieszę się, że nareszcie ktoś ich zauważył, że polityka wsparcia, straż pożarna państwowa. Ta wiadomo, politycy różnych stron przy okazji mogą się ogrzać w tym, ale mamy bardzo mało czasu. Chciałbym pana zapytać, czy pan wie, skąd będzie pan... No nie, ale też nie udawajmy, panie redaktorze, no wie pan, to jest polityka i to, że posłowie w takich no tak, no i politycy różnych stron to udają, że mają na to wpływ i rozdają. Oni to robili, my i ci, co po nas też to będą robić, no. No pewnie tak, ale moim zadaniem jest też zwracać na to uwagę. Ale nie jest to grzeszne, to nie jest nic złego, że się ogrzać w ciepełku. Ładnie pan to ujął, ogrzać się w ciepełku, no ale ja nie liczę. Ogrzewać. No ja nie liczę, no, że tak... jednak pan liczy, bo się pan też w tym ciepełku ogrzewa. Panie pośle, ale proszę jeszcze... pana, ja panu powiem przysłowie, czego się jaś nie najadł, ja się nie naliżę. I ta uczestnictwo w jednym czy w drugiej uroczystości, ono mnie nie uratuje jako posła, a tu trzeba tysięcy czy wie posłów, pan w takim czy wie pan w takim razie już, z którego okręgu będzie pan startował, z którego miejsca? Poprzednio mam nadzieję, Gdańsk, mam nadzieję, 25 Gdańsk, jakieś tam miejsce w pierwszej dziesiątce myślę, że będę. Na pewno nie pierwsze ani drugie. A w takim razie wie pan już, kto będzie liderem tej listy? Poprzednim razem to był Jarosław Sellin. Mam swoje typy, ale byłoby nie taktem i byłoby błędem politycznym, gdybym o tym powiedział. A zbiera pan już podpisy pod listami? No jeszcze nie ten moment. Ja jestem jednak formalistą i z chwilą zarejestrowania listy, wie pan, mogę przygotowywać znajomych, spotykam się z nimi, przygotujcie długopisy, przygotujcie, ale jeszcze nie, jeszcze chwileczkę. A można w ogóle zbierać, czy nie można? Bo w tym pytaniu jest jeszcze pułapka. Moim zdaniem ja jestem starej daty. Ja uważam, że z chwilą zarejestrowania listy. Bo pana koledzy zbierają już podpisy, chociaż tych list nie ma, więc posłowie Platformy mówią, że zbieracie podpisy in blanco. Na przykład Marta Wcisło, posłanka Platformy Obywatelskiej, wam zarzuca. No, czy to nie jest jakiś problem? Nagięcie, naruszenie zasad? Z pewnością muszę zganić. Jeżeli ktoś nadgorliwy zaczyna zbierać, to robi błąd. Między innymi taki błąd, że w takim programie jak ten ja muszę się tłumaczyć za takie nieodpowiedzialności. Takie listy nie powinny być przyjęte. I będę dzisiaj dzwonił do władz partyjnych, żeby ukrócili te niedobre praktyki. Czyli jeszcze trzeba się wstrzymać. No to wie pan, to poważna sprawa, bo tak naprawdę może się okazać, że te głosy pójdą na przemiał albo ewentualnie wyborcy, którzy chcieliby was poprzeć, no to mogą ćwiczyć nadgarstki. Nie docenia pan naszych wyborców. Ja uważam, że jeżeli ktoś podpisuje i nie ma listy obok, i to musi być ogromne zaufanie. Mówi, ja was tak wierzę i popieram, że ja podpisuję nawet w ciemno. Wie pan, tacy wyborcy swoją drogą to skarb, ale ja nie sądzę. Zbyt szanuję wyborców i jeżeli gdzieś takie praktyki są, ale to też widzi pan, jest temat wyborczy. To czekam w takim razie na tę interwencję i będę się też temu przyglądał. Ale oni są śmieszni, ci nasi przeciwnicy. Niech oni mówią, co oni chcą zrobić, bo myśmy coś zrobili jednak. Oni pokazali listy i formalnie mogą zbierać podpisy pod konkretnymi nazwiskami. Musimy postawić kropkę. Niestety, czas się nam skończył. Teraz, kiedy ja się rozgrzałem i takie tematy nowe, wspaniałe są, a swoją drogą dziękuję, bo taka audycja przed wyborami to prawdziwy skarb. Dziękuję, bo właśnie w media są potęgą i
Onet, niektórzy patrzą za miejscem. I media będą patrzyły na ręce wszystkim tym, którzy u władzy będą i w ogóle politykom. I musimy tu naprawdę skończyć. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Pozdrawiam też szczęśliwych, dobrych audycji, bo obserwuję pana udział w loży prasowej, ostatnio widziałem. Dobrego dnia.